Widziałeś to? Renik jest! Co ci jest? No powiedz, gdzie idziemy. Kacper, czekaj. Idź kup sobie coś. Ostrożnie. Coś na mnie zła, żeś mi gan z Konradem? To mój chłopak, nie twój. Co to jest? Co? Cholera jasna. Skąd ty masz tyle tego? Ja mam... Ja muszę znaleźć wam rodziców. Słucham? Tu masz napisane. Może się jednak jeszcze pani namyśli. To wszystko jest jakieś wszystko dziwne. Dzieci chociaż pani powiadomiła? Dzień dobry. Dzień dobry. Cholera jasna. Nie ten klucz wziąłem. Dzień dobry. Dzień dobry. Można? To tak na przełamanie lodów. Zresztą takie tutaj są reguły. Teraz jesteśmy wszyscy, to znaczy wszystkie dzieci. No tak. Porozłazili się wszyscy do domów. Może to odłożymy? Nie. Może postoimy. Inga, może powiesz coś o sobie? Jestem Inga, nie wiem po co tu przylazłam. Mam to w dupie i chcę wracać do domu. Mamo, idziemy? Przejdźmy tam. Tam jest trochę szerzej. Proszę. Dobrze. Inga jest taka żywa, sympatyczna, nie zawsze. Kacper jest... Dużo przebywa w domu. Wiele rzeczy go interesuje, ale... co ja mogę powiedzieć o Zuzi? Jest naprawdę taka malutka jeszcze. My właśnie chcielibyśmy Zuzię, wie pani. Słucham? No tak, no mąż chce małe dziecko. Takie naprawdę małe, to znaczy chcemy Zuzię. Tak między nami oczywiście, przecież to by panią bardzo odciążyło, prawda? Zwłaszcza, że te dzieci nie są takim, znaczy są przyrodnim rodzeństwem. Nie wierzę w to, żebyś tak ciągle żrecie. Nikt ci nie kazał tu przyłazić.
No tak, ale dwie kobiety w jednym domu to musi iskrzyć, nie? Umiesz się bić? Co? Co ty robisz? Ej! Ej! No co? Co? Lepiej ci? Tak? Lepiej? Ej. Luz. Bez komentarza. Chodź. Chodź do domu. Jak przed świętami byłam na szkoleniu, tak naprawdę byłam w szpitalu. Tylko że już było za późno, zaszyli mnie z powrotem. Wierzysz w te papiery? To idź się od razu połóż na cmentarz. Zrób tak, żeby wszystko było dobrze. Nie wiem jak. Pomyśl sobie, że musisz. No co wy żeście nam dali za sprzęt? No co wy żeście nam dali za sprzęt, pytam. Ja wyłączam to gówno. Będziemy jechać nóżki w moją stronę. Jak będziesz gotowy, powiedz. No, proszę się nie bać. Na 3, 4. Dać rączkę. Przytrzymamy butelkę, dobrze? Proszę się nie bać. Proszę. A. Matka to dała. Macie zostać w domu, zaraz ktoś tu będzie.
Halo? Proszę otworzyć. Inga, Kasperek. Witam, prośba jest, żebyście przyjechali na Lipową 12. Drzwi trzeba wywalić. Dobra, czekam na dole. No co? Rusz dupę. Tak się tam stać. Gratulować. Czego gratulować? Co czego? Cześć. Cześć. Co się stało? Muszę nakarmić małą. Mogę się siuć? Tak, ten. Muszę iść, granie mam. Idź. Pogadamy później. Tu jest mój pokój, ale wiesz, tutaj raczej nie wchodźcie, bo syf mam. Kuchnia jest tam. Poradzicie sobie, nie? To pa. Teraz ty będziesz moją mamą? Mama musiała wyjechać, nie wiadomo kiedy wróci. Ja wiem, co to jest rak! A nie będę ci mówił, mamo. Nie musisz. Mama mówiła, że będziemy mieli nowych rodziców. I żebym do nich mówił mamo i tato. Kiedy ci mówiła? Kiedyś. Tatę mogę mieć. Ale mamy już nie. Mama niedługo wróci. Wszystko będzie dobrze. Kacper, przestań! Kluczy nie wziąłem z tego wszystkiego. Co? Zgościliście się? Ładnie tutaj u ciebie.
Mama nie będzie się złościć, że nie będziecie nam z domu? A co się stało? Nic. Mama poszła na badanie i nie chciałam stać sama w domu na noc. Aha. Czyli się nie pożarłyście. Super. Hej. Wszystko się jakoś ułoży, nie? Nic się nie ułoży. Chcesz wiedzieć? Teraz? Moja matka. Lekarze powiedzieli, że umrze. Przyjechali po nas z opieki społecznej i to uciekliśmy. Nie wiem, co ma dalej być, Konrad. No ale... Macie jakąś rodzinę, nie wiem, dziadków? Słuchaj, powiedz mi, kiedy wy w końcu wracacie? Aha. Jak co płacze? Co płacze? No przecież nie dziecko, nie? Telewizor. Mamuś, mówię ci przecież, że nie dziecko, tylko telewizor, no. No, ja muszę kończyć. Tak, wszystko jest w porządku. Pa. Co ty robisz? Ja? Może pogadamy z kimś dorosłym? Pilnujesz się dzieci? Ja pójdę do matki. Inga, kurde. Ja dopiero zacząłem studiować. Ja mam zapierdziel od rana do wieczora. Próbę mam, zespół mam, a ty mi tu... No ty mi tutaj chyba rodzinę kompletujesz. Wiesz co? Nie musisz być, kurwa, moją rodziną. No. Wstawaj. Inga, bo przecież to nie jest pytanie, czy my pójdziemy do kina, czy my pójdziemy na spacer. Wiem! Ale nie musisz od razu wszystkiego zabierać, nie? To może was odwiozę, co? Kurde, nic żeście nie zjedli. Do mamy. Jasne.
Tu zostanie z tym bajzlem. No nie wyglądasz najlepiej. Jesteśmy razem. Konrada. Na razie. Zaopiekuje się nami. Kasper cię całuje mocno. Rodzice. Przyjadą wtorek. On raczej już z nimi rozmawiał przez telefon. Wszystko będzie dobrze. Powiedz mi. Co to wrzuciłeś do wózka? Zostaw, nie wracaj po mnie. Ja też jestem głodny. Jeszcze trochę. Będę duży, to ty będziesz siedzieć z uziemia, ja będę wszystko załatwiać. Dobra, jedz. Trzymaj. Trzymaj. Ewa Kotnisz. A co? Wiesz, co się siostrze mamy? Mama to latała za facetami. Raz ukradła ciotce męża. To potem cała rodzina nie chciała jej znać. Co? Mama tak mówiła. Mi nie mówiła. No widzisz. Mam jeden bilet, tak? Ale poradzimy sobie jakoś. Kasper, poczekaj! Stój!
Bilety proszę. Jeszcze jeden. Nie ma. No to kto jedzie bez biletu? To wypisujemy bilet. Albo zostawiamy młodą rodzinę po drodze. To jest Zuzia, moja siostra. A tamten to mój brat, Kacper. Ale mi nie płacą za to, żebym się wzruszał. Codziennie jakieś jeżdżą z dzieciakami bez biletu. Jedziemy do jakiejś Ewy Kotnis. To siostra matki. Pewnie pani to nic nie mówi. Mama nam zostawiła tylko to. Chyba nie chciała, żebyśmy poszli do tej opieki społecznej. Tak panu mówię. Żeby pan wiedział. Co by pan zrobił? Ja, znowu ja. Zawsze na mnie trafia. To jest Zuzia. Nie wiem, co z niej wyrośnie. Ale przyjechała pół Polski i nie beczała. To jest Kacper. Ostatnio trochę marudzi, ale da się z nim pogadać. Dużo rozumie. A jestem Inga.